taki kolor musimy uzyskać. Marmurowanego, marynaty, marynowanej, marynacie, marynowanej, marynarce. Marynarka, marynarz, marynowanie, marynowania. Reżyser. 18% śmietana. Tak zwana tajemnica szefa kuchni. Nie wierzę po prostu w to, co widzę. Gęsty, treściwy, jak w Mietkowskim zalewie. Ja już mam taką ochotę na ten żurek autentycznie, że mi ślina po prostu zaleciała do gardła. Nie mogę się wysłowić. Sponsorem programu jest Polkon S.A., producent wielofunkcyjnych domów modułowych. Hej, witam w kolejnym odcinku Kulinarne Podróże Okiem Wilka. Moi drodzy, zbliżają się święta wielkanocne, zbliżają się święta bardzo ważne dla nas chrześcijan przede wszystkim, co niemniej więcej oznacza, że chciałbym dzisiaj pokazać coś fajnego, tradycyjnego, a mianowicie będzie to żur. Żur na bazie wędlin swojskich, wędzona kiełbasa, mistrzostwo świata, boczuś, tak zwany boczek wiejski, swojski, przeze mnie robiony, również pachnący. Ja wędzę takie rzeczy na olcha czerwona, jabłoń, czereśnia, śliwka, drzewa owocowe, plus liściaste, buczyna, olszyna, najlepsze drzewo do wędzenia. Tak jak mówię, żur, zaczynamy. W momencie, gdy zapomnieliśmy sobie wcześniej przygotować zakwas, właśnie chciałbym pokazać taki sposób bez zakwasu. Mogliśmy zapomnieć, zrobić, przygotować. Kupnych raczej nie proponuję, ponieważ są, wiadomo, no jest tam ciężka chemia i różne dziwne rzeczy. Natomiast postaram się pokazać Wam żurek, którego można zrobić bez zakwasu. Szybko, prosto, smacznie i dobrze. Do przygotowania takiego żurku potrzebne nam są wędliny, o których wcześniej mówiłem, boczek, kiełbasa, najlepiej swojskie, no nie mamy, to wiadomo, coś tam sobie wykombinujemy, cebula, czosnek, smalec, grzybki i magii, ale magii używam w postaci zioła świeżego, tak? No to cóż, zaczynamy do dzieła. I ja tutaj mam gdzieś, o, łychę, na dno garka smalec. Ja zaczynam gotować żurek na smalcu, ponieważ podsmażam na smalcu cebulę, podsmażam na smalcu czosnek, liść, ziele, majeranek, kiełbasę, boczek, tak? Czyli co? Kroimy cebulkę. Cebulę kroimy w kostkę. Ja tak staram się w taką drobniejszą, ponieważ ona będzie później w zupie, więc gruba kostka cebuli może nam się źle kojarzyć. I teraz tak. Na rozgrzany malec cebulka. Cebulka nam się podsmaża. Ja w międzyczasie pokroję boczek. Proszę zauważyć, boczuś, nasz polski, fajny, nie ma tłusty, to tak się wydaje, ale to jest biała część mięska. Przede wszystkim zdzieramy skórkę z boczku, wrzucamy do garka. Ja oczywiście wcześniej o tym zapomniałem, bo powinienem zerwać z całego boczku, tak? Ale nic się nie dzieje. O, boczek, jak skóra odchodzi o boczku, boczek jest uwędzony idealnie. Wrzucamy tą skórę do podsmażenia razem z cebulą, tak? Cebulka nam się fajnie podsmaża. Boczek nam się troszeczkę zwinie, skóra z boczku nam się troszeczkę zwinie, także tutaj się nic nie będzie działo, ale
kroimy boczuś, tak? Proszę zobaczyć. Ładny, smaczny. Ja nie mogę się najeść tym boczkiem po prostu. Czy ja też mogę kawałek? Absolutnie. No i znowu, głodny do domu pojadę. I znowuż mnie naciąga na towar. Boczek kroimy w plastry. Mniej więcej tego typu. I w takie julieny, słupki, tak zwane. Proszę zobaczyć. Coś w tym stylu, tak? O. A skąd ta nazwa? Julienem? Julieny. Francuska nazwa? Tak, to jest francuska nazwa. Chodzi o to, że pokrojone w paski, czy to mięso, czy warzywa. Tak to się nazywa po prostu. Ja tego nie wymyśliłem. Tak mnie uczyli w szkole. Ale rymuje się. Tak, rymuje się. Cebulka ze skórką. Proszę zobaczyć, jak się skórka fajnie, tak brzydko powiem, sfilcowała. W sensie zwinęła. Dlatego jej tutaj nie będzie. Nie będzie nam przeszkadzać po prostu w zupie. Chodzi o to, żeby wyciągnąć ze skórki cały aromat i smak, tak? Cebulka fajnie dochodzi. Nasz piesek pałaszuje resztki z boczku. Ja wrzucam boczek do cebuli. O, trochę mi uciekło za gazówkę, ale to nic, gazówka czysta, niczym podłogi w szpitalu. Tak jak nasza czysta, oczywista, tak zwana siwucha. Dobra, boczek, cebula, potrzebujemy jeszcze czosnek, oczywiście też zsiekany, może być grubo zsiekany, nie musimy do tego aż takiego większego, o, najpierw go sobie wygniotę. No właśnie. I później... Wygniatanie czosnku powoduje lepsze dodanie smaku. Lepsze dodanie smaku to jest raz, ale dwa też, że po prostu lepiej się kroi, szybciej się kroi i nie musimy tych takich naszych ząbków czosnku, które uciekają nam spod palca. Po prostu wygodniej mi się pracuje na takim czymś, tak? Jak sobie wcześniej ten czosnek zmiażdżymy czy ręką, czy nożem. Smalczyk topiony, tak, też z naszej polskiej dobrej świnki. Nasza wieprzowinka polska jest naprawdę bardzo dobra, zdrowa. Niektórzy nie jedzą, ponieważ uważają, że jest tłuste mięso, ale przecież mamy polędwiczki wieprzowe, schaby, wszelakiego rodzaju szynki, to jest mięso chude, tak, które można też wykorzystać nie tylko do jakby takiego większego się nas upasienia, tak mógłbym to tak brzydko powiedzieć po prostu, tak? Boczek jest tłusty, smalec jest tłusty, ale święta wielkanocne pościliśmy przecież 4 tygodnie, no musimy w końcu z czymś się pożywić, tak? I wydaje mi się, taka propozycja jest jedną z lepszych. O, czosnek, takie grubsze kawałki. Musi być czosnek w takim żurku czuć, tak? O. Zapach idzie fantastyczny. Jak długo trzeba, nie? To musimy zesmażyć do momentu, aż się zaczyna przypalać, żeby kolor tego żurku był taki brązowawy troszeczkę. No musi nam się to troszeczkę przypalić, przyskwarzyć, tak potocznie mówiąc. Nie żeby schajcować garnek, żebyśmy go później nie mogli umyć. Natomiast musi się przypalić dosyć odpowiednio, tak? Ważna rzecz, moi drodzy, przy smażeniu boczku, cebuli, czosnku, skórek dorzucamy liść laurowy. Ziele angielskie, dosłownie parę kulek. I ja tutaj gdzieś mam jeszcze majeranek. O,
taka duża ilość. Sążna ilość majeranku, żurek musi być czuć, tak? To jest potrawa, moim zdaniem, po mojemu. O, i tutaj jest zapach majeranku, czosnku, cebuli, boczku wędzonego. Coś takiego, no po prostu muszą się te przyprawy przypalić, wypalić, żeby puściły więcej swojego smaku, aromatu, tak? No ja tego majeranku dorzucę jeszcze. Oj, będzie tłuściutki. Aż wylata. Wylata. Musiałem w zimę znaleźć około 20 kg świeżej pokrzywy. I co? Na krem z pokrzywy. W zimę. I to było missing impossible. W tym momencie now i teraz. A dobrze, że na wsi w którymś momencie byłem, czy tam gdzieś przemieszkiwałem, więc ta pokrzywa była ususzona. Do wody, troszeczkę odświeżona, mówię, panie, albo taką, albo wcale. I poszło. A krem z pokrzywy taki. Taki kolor szpinaku troszeczkę coś tam podkręcić, zmiksować, zblendować. Jest naprawdę zdrowy, jest naprawdę fajny, jest naprawdę smaczny przede wszystkim. Mimo tego, że wydawałoby się, że pokrzywa jest taka no, dla nas jakby nieprzyjemna, bo dotkniemy to się, poparzymy czy coś w tym stylu. Absolutnie, jak się poparzymy, ja sam specjalnie chodzę w pokrzywy się poparzyć, żeby mieć lepsze krążenie we krwi. Tak, dokładnie. Swędzi, trochę piecze, coś tam, ale wtedy mamy lepsze krwi. Krążenie krwi, tak? No, chyba że wcześniej dziabniemy sobie mały ten próbnik płynu odpowiedniego pod tytułem 40% płynu, tak? Albo więcej, no to w zależności, kto tak sobie tam zrobi, no to wtedy krążenie jest lepsze też, tak? Ale polecam krem z pokrzywy i pokrzywę, jeśli chodzi o krążenie krwi. No, należy to, widzisz, gotujemy żurek. Brakło, tak jak mówię, brakło mi tego zakwasu, po prostu nie zdążyłem zrobić. W pracy nie mieliśmy na to zwykle czasu. Czyli w restauracji. Tak, w restauracji. Nie mieliśmy po prostu zwykle na to czasu, żeby ten żurek, ja zapomniałem. No przyznam się bez bicia, no przecież jestem tylko jakby osobą żyjącą, każdemu się coś zdarza. I zapomniałem, żeby wyjść z sytuacji bez wyjścia, po prostu za taką improwizację trzeba było w jakiś sposób zrobić. No i... voilà, improwizacja jak złoto. Ani prochu, ani żadnych dodatków, nic kompletnie. Podsmażyć, zaprawić i do widzenia. To coś, to nie jest tylko to coś, o czym mówimy, ale jest coś jeszcze. Bo co po niektórzy przykładowo nie zaciągają żurku mąką, bo już są w torebkach. Ja mam na to sposób? I to znaczy też zaciągnę, delikatnie mówiąc, tak? Ale nie typową naszą taką pszenną, wrocławską, czy tam poznańską, koszalińską, czy inną, tylko po prostu tą mąką. Zobaczycie. I pan też, panie producencie, reżyserze. I taki kolor musimy uzyskać, jeśli chodzi o... przygotowanie bazy do naszego żurku. Niespalone, przyprażone, widać białe. Ja zalewam teraz wodą. Proszę. O! I tu już gotuje się. Proszę zobaczyć, jaki jest wywar troszeczkę brązowy. To właśnie od takiego prażenia tej naszej cebuli i boczku. Proszę zobaczyć. Brązowy. Coś. Tak jakbyśmy robili zakwas i jakbyśmy robili na tym zakwasie taki żur. Nie? No cóż. Ja próbuję. O. Jest ok, ale potrzebujemy jeszcze doprawić. Doprawić czym? Mam tu grzyby. Dodaję trochę grzybów. Mogą być suszone, mogą być mrożone.
Ja mam w tym momencie mam akurat nie mrożone. Dorzucam parę grzybków, tak? Do żurku. Tak jak mówiłem wcześniej, magii, ale magii po prostu świeże w ziołach, tak? My to oczywiście później wyciągniemy, tylko potrzebujemy wyciągnąć z tego smak, aromat, zapach, tak? Magii, mój drogi producencie Michale, trzeba sobie posadzić w ogródeczku. Będziemy mieli na chwileczkę, chwilę czasu, to podejdziemy i panu pokażę, jak wygląda krzak magii, jak rośnie krzak magii. A jeżeli nie mamy tej magii akurat? No to musimy stosować to, co mamy. To, co mamy, po prostu. Jeżeli chodzi o magię. Jeśli chodzi o magię. Nic nie dodać, nic ująć, także no naprawdę to, co mamy, to dajemy. Ja mam to, to jest moja propozycja, to jest żurek po mojemu. Mogę się mylić, możecie mieć swoje. Ja pokazuję, jak zrobić dobrze i na szybko. Na szybko, to znaczy już czuć grzyby, już czuć magii. Wszystkie przyprawy, teraz troszeczkę soli. Też nie za dużo, ponieważ wcześniej trzeba pamiętać o tym, że boczek wędzony był słony, a jeszcze dodamy naszej kiełbaski, która też wyciągnie smak tej soli, tego z marynaty. Wróć. Z marmurowanego marynaty marynowanej marynacie w marynowanej marynarce. Marynarka, marynarz, marynowanie, marynowania, marynarza przez marynarkę po marynarce przed marynowaniem. Albo maglowaniu. Tak. Jak marynarza przemaglują w wojsku, to później jest po. Jedziemy dalej. Moi drodzy. Pieprz grubo mielony, w sensie ja mam tutaj taką taki pieprzyk, który się mieli i potrzebujemy go naprawdę sążną ilość. O, moje wiosło. O, aleś pan tam wir zrobił? No wir, jak w Mietkowskim zalewie, panie kochany. Jeszcze brakuje. Moi drodzy, tak jak wspominałem, tarty chrzan, ja zapomniałem kupić po prostu, ale mam wcześniej zrobiony, bo sam zaprawiam chrzan cukrem, skórką z cytryny i naprawdę jest fajny. Moc ma, aż mi zaraz łzy pójdą. I tego chrzanu też musimy do tego żuru dodać sążną porcję. O, proszę. Jest nasza łycha. Wiosło tak zwane. I moi drodzy, żurek prawie jest gotowy. Ja jeszcze będę go chciał podciągnąć troszeczkę mąką żytnią, mąką przeznaczoną do pieczenia chleba, tak? Wiem, że może to być kontrowersyjne troszeczkę, natomiast ja tak robię i też będzie to zamiennik zamiast zakwasu, jeśli chodzi o sam zakwas do żurku, ponieważ zakwas się robi z mąki żytniej, tak? Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda już nasz żurek. Ja nie wiem, jak producent tam za tą kamerą wytrzymuje. Ja już dostaję ślinotoku, ponieważ słabo. Ja uwielbiam żurek w tej postaci, a najlepiej go zjeść po w niedzielne śniadanie, oczywiście wielkanocne, na drugi dzień w poniedziałek wielkanocny. No to już jest rewelacja. Naprawdę. Ja w międzyczasie przygotowałem sobie mąkę żytnią pełnoziarnistą, którą muszę rozmieszać z zimną wodą. O. Proszę zobaczyć, mąka pełnoziarnista.
do delikatnego zagęszczenia naszej potrawy, którą jest żurek wielkanocny. To jest też jedna z ciekawostek, ponieważ w tych torebkach, które nam sprzedają, też jest rzekomo mąka pełnoziarnista. Ja w to nie wierzę. Otworzyłem, zobaczyłem, spróbowałem. To chyba nie jest to. No ale cóż. I teraz mieszając wlewamy taki oto zakwas, tak zwany, którego nam brakło. I ten żur, proszę zobaczyć, już o, fajnie dochodzi. Co niektórzy mogą sobie pomyśleć, moi drodzy, zupa grzybowa, może co on tam nagotował, ale naprawdę uwierzcie mi, że zapach wędliny swojskiej, wędzonej przede wszystkim, zapach czosnku, cebuli, majeranku, naprawdę jest fantastyczny. Do tego mąka. Miślina po prostu poleciała. Ja już mam taką ochotę dać ten żurek autentycznie, że miślina po prostu zaleciała do gardła i nie mogę się wysłowić. Zatkało kakao. O Boże. Dobra. Moi drodzy, do żurku ja jeszcze lubię dodać wiejskiej gęstej śmietany, żeby ten żurek miał taki aksamitny smak. Co zaraz uczynię. O, niech nam się pogotuje, niech nam sobie dojdzie. Za chwileczkę śmietanka znajdzie się. Ile procent? 18. 18% śmietana. Wiejska, gęsta, smaczna. Moi drodzy, śmietana wiejska, gęsta. Ja ją troszeczkę posolę, nie mam czym. Panie reżyserze, mógłby pan podać soli tam troszeczkę? Co wybierze, to robię. Ale pan to jest. Dobra, a co pan myśli, że sobie nie poradzę? Proszę pana, raz, dwa, trzy i cztery. Ale okej. Użyję grubo mielonej. Odrobinę soli. Ja lubię jeszcze zalać śmietanę gorącym płynem, ponieważ żeby nam się nie ścięła, nie zrobiły takie niepotrzebne. O. Po prostu chodzi o to, żeby zahartować śmietankę, tak? Śmietanę hartujemy. O, i jest kremowa, fajna. Co powoduje kwaśność tego żurku? Moi drodzy, przed chwilą producent Michał spróbował i mówi, że już jest kwaśne. Od czego? No właśnie, bo będą pytania, co jest tym zakwasem? Tym zakwasem jest, mój drogi panie producencie, reżyserze, z tej tu i ówdzie, w każdym bądź razie tym zakwasem jest między innymi mąka, którą byśmy dodali, ponieważ ona też powoduje nam troszeczkę taką kwaskowość. Śmietana, którą w tym momencie dolewamy. Proszę zobaczyć. Całkowita, inna barwa, inna konsystencja, żur. Moim zdaniem już jaki jest. I gęsty, i proszę zobaczyć, o, i gęsty, i zmienił kolor, drewniane wiosło, kosztowanie, nie rób nam tego, jeszcze raz kosztowanie. Ale męczysz? Siorbanie. Siorbanie.
i brakuje nam tego, co wcześniej mówiłem, tak zwana tajemnica szefa kuchni, mimo tego, że trzeba coś do tego żurku dodać, żeby on był, miał ten charakter. Michał oblizuje łyżkę. Nie wierzę po prostu w to, co widzę. No masz, dam ci troszeczkę, masz. Masz. Kuszaj, carem nie budziesz. Jak, panie Michale, czy żur potrzebuje coś jeszcze, żeby do niego dodać? Ocet z mniszka lekarskiego. Oczywiście to nie jest ocet typowy, taki spirytusowy, tylko to jest ocet taki wyciągnięty z tego właśnie mniszka lekarskiego, który jest łagodniejszy moim zdaniem. O, dosłownie taką ilość. Chodzi o to, ażeby nam troszeczkę zakwasić. Zakwasić w sensie, żeby ten żurek po prostu miał ten charakter, miał tą moc. Wydaje mi się, że strawa jest już gotowa. Ja nie mogę. Ja nie wytrzymam. Ja uciekam. Po prostu muszę uciec, bo zaraz ten garnek wciągnę sam. A z tyłu stoi człowiek, który tylko patrzy na mnie i nie może w to uwierzyć. Nie może w to uwierzyć. On już jest czerwony. Ale go jeszcze pomęczę. Moi drodzy, sekundka. Będziemy zaraz kończyć. Zapomniałbym o najważniejszej rzeczy do żurku. No cóż by byłby żurek bez kiełbasy, tak? Jeśli chodzi o kiełbasę, no wiadomo, biała. Tylko ja białej w tym momencie po prostu nie zrobiłem, bo ja robię swoją kiełbaskę, którą mamy tutaj na załączonym obrazku, wędzoną. Po prostu kolega, producent za późno mi powiedział, że ten żurek będziemy nagrywać, no i mu się i uwędziłem. No ale cóż, biała kiełbaska, jak to mówią fachowcy, hu, fingle, flak podarty i czasami w tym kiełbaska biała, w tym flaku nam się wychodzi, rozdziera, także wędzona będzie idealna. W tym momencie sążne, plastry, kiełbasy, po prostu dorzucam do naszej potrawy. Moi drodzy, kiełbaska w garku wylądowała. Proszę zobaczyć, jaka jest konsystencja tego oto żuru. Gęsty, treściwy, kiełbacha, boczek, cebula, czosnek, majeranek, grzybki, no i tu trzeba sobie pofolgować po 4-tygodniowej kwarantannie, jeśli chodzi o post, tak? Dlatego uważam, że propozycja tegoż oto żurku, no tak mi się wydaje, że tak powinno być, tak? Ja tak robię, moi drodzy, ja tak robię. To jest mój przepis, więc polecam, zachęcam do takiego żurku. Ale zaraz podam go dla naszego gościa specjalnego. Sponsorem programu jest Polkon S.A., producent wielofunkcyjnych domów modułowych. Tutaj widzicie taki znaczek subskrybuj. Nie zapomnijcie o naszych filmach. Subskrybować, serduszka, komentarze i dzwoneczki. Moi drodzy, dzwoneczki, serduszka, komentarze i subskrypcje. Żurek, Michał Wilk, Tomek, Okiem Wilka, Kulinarne Podróże i Simba, który chyba się żurku nie doczekał, bo już śpi. Moi drodzy, nadszedł czas na konsumpcję. Ja nalewam to do takiej staropolskiej michy. Żur, proszę zobaczyć, grzybki, kiełbasa, boczek. No pachnie to rewelacyjnie. Mam nadzieję, wiem, że będzie smakować podobnie.
Teraz tak. Cóż by było, gdyby żur był bez jajka? No trzeba dodać jajka, oczywiście. Moi drodzy. Teraz mi się wydaje, że taki głodomor zje dwa jaja w całości, a delikatnie barwinkiem, ponieważ to są święta wielkanocne, coś zielonego, coś kolorowego. Moi drodzy, polski tradycyjny żurek, mój przepis, bez zakwasu, na szybko, łatwo i przyjemnie. Ładnie poddany, jajeczka, kwiaty wiosenne, wiosna, Michał Wilk, Tomek, smacznego, subskrypcje, lajki, dzwoneczki, serducha, komentarze, choćby nawet do tego żurku. Moim zdaniem, jak zrobicie, będzie warto i będzie dobrze. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym programie.